Dzień dobry Państwu. Nazywam się Mateusz Paczwa. Jestem członkiem zarządu Fundacji Eureka imienia profesora Jerzego Stelmacha, która gości Państwa w ramach sesji pierwszej forum dyskusyjnego pod tytułem Odkrycia naukowe bliżej społeczeństwa. Projekt uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. I ma on na celu przedstawienie postępu prac i najnowszych odkryć naukowych w różnych dyscyplinach, w których zaangażowani są polscy naukowcy. W naszej sesji pierwszej pod tytułem Komputery kwantowe, jak działają i w czym są lepsze od klasycznych, rozważymy tematykę informatyki kwantowej i kwantowej kryptografii. Przypomnę Państwu, że wczoraj, 14 grudnia, odbył się wykład główny, wykład wiodący profesora, doktora habilitowanego Karola Rzeczkowskiego, dyrektora Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w Sopocie przy Uniwersytecie Gdańskim oraz kierownika Jagiellońskiego Zespołu Kwantowego Splątania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Również w dniu dzisiejszym o godzinie 9 odbył się pierwszy wykład specjalny dotyczący śladów teorii kwantowej, na jakiej opiera się informatyka kwantowa w strukturze wszechświata i został wygłoszony przez doktora habilitowanego Jakuba Milczarka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego z projektu Kwantowy Kosmos Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł wykładu to Kwantowa informacja w strukturze wszechświata. A więc jeśli ktoś nie miał możliwości uczestniczyć w transmisji na żywo tych wykładów, to odsyłam na nasz kanał YouTube Fundacja Eureka. Za chwilkę zostanie wygłoszony drugi wykład specjalny profesora Mariusza Dąbrowskiego, który będzie dotyczył możliwego kwantowego splątania wszechświatów w rozszerzonej koncepcji multiwszechświata, opierającej się na możliwości generacji wszechświatów, jak kreacja cząstek w teorii cząstek elementarnych. Wykład ten pod tytułem Równoległe wszechświaty splątane, tak jak kwantowe komputery, wygłosi prezes Fundacji Eureka i lider Szczecińskiej Grupy Kosmologicznej, pan profesor Mariusz Dąbrowski. Zanim oddam głos profesorowi, to chciałbym jeszcze parę słów powiedzieć o dokonaniach i osiągnięciach profesora Mariusza Dąbrowskiego. Przede wszystkim profesor Mariusz Dąbrowski jest autorem ponad 100 publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych, a jego publikacje są cytowane ponad 2000 razy. A tak zwany indeks Hirsza jego prac wynosi 24. W 2023 roku, a więc tego roku, profesor Mariusz Dąbrowski znalazł się na liście najbardziej wpływowych naukowców na świecie, liście przygotowanej przez Uniwersytet Stanforda i wydawnictwo Elsevier. Jest top 2% naukowców na świecie. Wypromował 12 doktorantów, w tym 6 zagranicznych. Profesor Mariusz Dąbrowski otrzymał liczne wyróżnienia i nagrody, m.in. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, dwukrotnie Nagrodę Zachodniopomorską Nobel, Nagrodę Gospodarczą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, został naukowcem roku na Uniwersytecie Szczecińskim, naukowcem przyszłości Forum Inteligentnego Rozwoju oraz ponadto otrzymał kilkadziesiąt nagród rektorskich. A więc przed Państwem profesor Mariusz Dąbrowski. Panie profesorze, proszę o udostępnienie swojej prezentacji i wygłoszenie swojego wykładu. Dziękuję bardzo za to miłe wprowadzenie. Dzisiaj w roli właśnie tego, który wykłada. Szanowni Państwo, temat dzisiejszego naszego spotkania jest jak najbardziej w kontekście kwantowych komputerów, jak się Państwo zorientujecie. Aczkolwiek będziemy mówić
chociaż będziemy mówić o wszechświecie, a właściwie o wszechświatach, ale to zagadnienie tak naprawdę zostało już w ten sposób postawione przez mojego kolegę na poprzednim wykładzie specjalnym. On także mówił o wszechświatach, tworzeniu wszechświatów, symulowaniu ich przez kwantowe komputery, więc myślę, że doskonale się w tę tematykę będę mógł wpisać. Ale żeby mówić o tym, tak, to jest właśnie nasz cały program. O tym, co to jest wszechświat, to chciałbym na początek zrobić taki mały przegląd tego właśnie, jak ewoluowało pojęcie słowa wszechświat. Otóż Kopernikowi zarzucano nawet wręcz, że stworzył, odsuwając Ziemię jako krążącą wokół Słońca i tworząc w ten sposób taki pospolity układ słoneczny, tak, gdzie mogą być jakieś inne Słońca, że dodał niesamowicie duży kawał przestrzeni, która zupełnie nie była potrzebna. Nawet próbowano go za to karać za pomocą brzytwy Ockhama, że po co tyle pustych bytów. No, ale jak się okazuje, to wszechświat jest tworem większym niż tylko nasz układ słoneczny. I proszę Państwa, to nie jest taka jakaś wielka nowość, bo to się dopiero okazało na początku XX wieku, że istnieje nasza galaktyka, ale że też mogą istnieć inne galaktyki. A zatem cywilizacja niekoniecznie rozumiała wszechświat jako coś takiego bardziej większego. Nawet do nieco ponad 100 lat temu od dzisiaj. Więc jak wydaje się, te idee nie są, powiedzmy, takie zupełnie nowe, o których będę chciał tu mówić. I teraz, proszę Państwa, w połowie XX wieku, no już po tych początkach XX wieku zrozumiano, mając teorię Einsteina, że wszechświat to jest coś więcej, to jest pewien obszar przestrzeni, który może sięgać albo jest przynajmniej ograniczony tak zwanym horyzontem Hubble'a. To jest taka odległość, która jest definiowana światłem, które może dotrzeć do nas z pewnego obszaru, który rozpoczął się w ewolucji. Ja do tego za chwilę przejdę, w ewolucji od wielkiego, tak zwanego wielkiego wybuchu. Natomiast od lat 80. XX wieku nastąpiła, no, taka, można powiedzieć, jeszcze większa rewolucja kopernikańska, bo wyobrażamy sobie, że można zdefiniować, i ja powiem, w jakim sensie, wszechświaty, nawet równoległe, i myśleć o takim pojęciu, jakim jest multiwszechświat. Moi koledzy w Polsce używają słowa wieloświat, ale wieloświat często kojarzy mi się z tym, i dużo jest takich rozważań, że to jest wiele Ziemi, i używają to specjaliści od poszukiwania planet, tak mówią, że są jakieś ekstra ziemię. Ja wolę termin multiwszechświat, czyli wielowszechświat. No, jeżeli już mamy bardziej być blisko tego, co może jest bardziej poprawne w cudzysłowie w języku polskim. A multiwszechświat bierze się z angielskiego słowa multiverse. I tutaj wydaje mi się, że jest to jednoznaczne. Więc, proszę Państwa, żeby nie być gołosłownym, to wręcz 100 lat temu, nieco ponad 100 lat temu, odbyła się wielka debata
na temat właśnie, czy wszechświat składa się z wielu galaktyk, czy tylko z jednej galaktyki, bo już wtedy wiedziano, że istnieją układy słoneczne, tak, i że no, już ten kopernikańska rewolucja już miała miejsce, ale nawet kłócono się o to, czy jest jedna galaktyka, czy więcej. Więc to pojęcie, powiedzmy, definicji, co uważamy za wszechświat, jak widać, ewoluowało wraz z odkryciem coraz większych, czy odkrywaniem coraz większych obszarów przestrzeni. Więc, ale zacznijmy od początku, no bo chciałem właśnie, znaczy celem mojego wykładu tak naprawdę jest, czy możemy w ogóle sfalsyfikować, czyli no, sprawdzić, że taka idea jak coś, co powiedzmy jest równoległy wszechświat albo inny wszechświat w sensie jakimś, tak, jakiejś kreacji, może być testowalna. I właśnie to chciałem Państwu tutaj powiedzieć. Ale żeby to powiedzieć, to zacznę od tego, co rozumiemy przez pojęcie słowa wszechświat, bazując na teorii Einsteina. Więc właśnie ta teoria Einsteina, ja nie będę jej szczegółowo tu omawiał, bo to tak naprawdę jest oddzielny jeszcze wykład, ale można powiedzieć, dotyczy no, ewolucji przestrzeni i ona znakomicie jest. Opiera się na teorii, znaczy, przepraszam, że teoria Einsteina daje podstawę do stworzenia nauki, jaką jest kosmologia, czyli nauka o wszechświecie, czyli o budowie wszechświata i jego ewolucji. I ta teoria jest zweryfikowana eksperymentalnie. No, ja zwykle odnoszę się najbardziej do GPS-u. Jeśli ktoś ma wątpliwości, że teoria Einsteina sprawdza się, to po prostu mogę powiedzieć tyle, że GPS wykorzystuje już w celu dokładnej lokalizacji położenia efekty, które wynikają z poprawek, które są oparte o teorię grawitacji Einsteina, czyli teorię, która mówi, że przestrzeń i czas łączą się w jedno i mało tego, materia powoduje zakrzywianie się takiego bytu wspólnego, jakim jest czasoprzestrzeń. Ale mówiąc o wszechświecie, spróbuję krótko powiedzieć właśnie, co rozumiemy przez to słowo wszechświat. To są dwa fakty. Fakt jeden to jest taki, że wiemy, że wszechświat się rozszerza i przez to, no, antycypując przeszłość, możemy powiedzieć, że kiedyś osiągnął taki punkt, kiedy był bardzo gęsty i bardzo gorący w przeszłości. No, czyli antycypując, coś się wydarzyło na samym początku, mówimy tak zwany wielki wybuch. To jest to, do którego sięgamy, miejsce, do którego sięgamy. Te dowody na rozszerzanie się wszechświata były dane już na początku XX wieku, w latach dwudziestych XX wieku, przez Edwina Hubble'a, który zaobserwował, że bliskie galaktyki oddalają się od Ziemi z określoną prędkością i on tę prędkość zmierzył. Jak to zrobił? No, zrobił to za pomocą prostego, znanego w fizyce efektu Dopplera, czyli przesunięcia się linii widmowych galaktyk, które no, wysyłają światło określone. I to jest analog codziennego, znanego nam z życia codziennego zjawiska wzrostu lub spadku wysokości dźwięku zbliżającej się do nas lub oddalającej się karetki pogotowia. No tu widzimy takie właśnie na tym slajdzie spektrum
tego widma i widzimy, że tak jak karetka zbliżająca się, a właściwie oddalająca, dźwięk tej karetki jest niższy, kiedy ona się oddala, no to właśnie dokładnie widać na widmie światła z jakiegoś obiektu astronomicznego, które jest wysyłane do nas, i to widmo jest przesunięte właśnie w kierunku tak zwanego, znaczy w kierunku światła czerwonego. I to nazywamy przesunięcie ku czerwieni. Czyli to jest dowód na to, że galaktyki od nas się oddalają. No, skoro teraz się oddalają, no to wcześniej pewnie były bliżej, no i mogły być bliżej, bliżej i jeszcze coraz bliżej. Także to właśnie jest ten pierwszy fakt eksperymentalny. Drugi fakt eksperymentalny, dowód, no to jest zbadanie mikrofalowego promieniowania tła, które wynika z tego, że jeżeli wszechświat był kiedyś bardziej gęsty i temperatura była większa, to protony i elektrony były oddzielone od siebie i tworzyły pewną gęstą zupę, taką plazmę, nie były połączone razem i nie tworzyły atomów. Ale był taki moment, kiedy rzeczywiście temperatura spadała i te protony i elektrony utworzyły atomy. Ale co się jeszcze z tego, co się wydarzyło, to wydarzyło się, że fotony, które nazywamy promieniowaniem reliktowym, odłączyły się, te fale, bo fotony to są fale elektromagnetyczne, one się odłączyły i wypełniły wszechświat w sposób jednorodny. I te fotony znaleziono, które odłączyły się we wczesnym wszechświecie, one tak naprawdę tworzą 1% szumu na ekranie odłączonego od anteny telewizora. Tam jest taki, jakby odłączył w starych telewizorach, to tak, czy jak stroimy telewizor, to widzimy ten sygnał, jest taki, takie są różne tam częstotliwości drgania, takie kropki. I ten 1% tego szumu to jest właśnie pochodzi z tego promieniowania, które były wyemitowane w tym czasie. Więc jest to dowód na to. Pierwsze to jest dowód na to, że wszechświat się rozszerza, a drugi, że on jednak przechodził fazę gorącą, gdzie była taka zupa, z której powstała nasza materia. No za te odkrycia były dwa Noble, które zostały najpierw dane w 1965 roku, a później w 2006 roku. No, tu mamy urządzenia, które to zaobserwowały. To pierwsze urządzenie to było Penzias'a i Wilsona, które nie służyło pomiarom kosmologicznym, a wręcz przeciwnie, miało zbadać przyczyny zaburzeń w laboratoriach Bella, w kompanii, która zajmowała się transmisjami radiowymi i telefonicznymi. Proszę Państwa, inny dowód eksperymentalny współczesny to jeszcze mało tego, że wszechświat się rozszerza, ale rozszerza się coraz szybciej. I za to też był Nobel w roku 2011. Mianowicie panowie Perlmutter, Ries i Schmidt odkryli, że właśnie następuje ekspansja, która jest przyspieszona,
A to mówi o tym, że we wszechświecie dominują cząstki, które dają efektywne ujemne ciśnienie. I to jest antygrawitacja, albo to, co dzisiaj nazywamy ciemną energią, i natury tego nie potrafimy wyjaśnić. Moja hipoteza, znaczy hipoteza, która jest uważana, to jest, że to jest kwantowa próżnia, która daje wkład. I ten temat też dzisiaj, właśnie w kontekście kwantowych komputerów, za chwilę się pojawi. I teraz, proszę Państwa, bo moim pytaniem było, co to jest wszechświat w sensie teorii Einsteina. Więc to jest właśnie ten jeden wszechświat, ale ten jeden wszechświat, on zaczął się od czegoś, co nazywamy stanem wielkiego wybuchu. I później i tego stanu nie jesteśmy, no nie wiemy, skąd on się wziął, tak, ale zakładamy, że taki stan był. I później zachodziło, już później mamy łatwą sytuację, bo zachodziło potem mnóstwo procesów, które no, jesteśmy w stanie zidentyfikować. One zachodzą w ziemskich laboratoriach, na przykład procesy fuzji jądrowej próbujemy w laboratoriach. No, oczywiście ona zachodzi też we wnętrzu Słońca, ale w ziemskich laboratoriach te procesy są możliwe do wykonania. I tu macie Państwo tą historię wszechświata. To, co z tej historii tutaj na tym obrazku mnie interesuje, to, że ona zaczęła się tym wielkim wybuchem i jest to historia jednego wszechświata. Czyli bazując na teorii Einsteina, podstawowo rozważało się albo rozważa jeden wszechświat ewoluujący i zaczynający się czymś takim, co nazywamy klasycznym wielkim wybuchem. No ale tutaj również profesor Życzkowski i profesor Mielczarek wspominali na swoich wykładach, a co jeśli ewolucja wszechświata będzie podlegała reżimowi kwantowemu, fizyki kwantowej? Czyli jeżeli by taka ewolucja rozpoczynała się kwantowym procesem, w którym następowałaby kreacja par cząstek, które możemy powiedzieć, by ta para by odpowiadała takiej parze wszechświat, antywszechświat, no to jeżeli coś takiego by miało miejsce, to liczba wszechświatów musiałaby być co najmniej dwa. Jeżeli coś takiego, to z punktu widzenia kwantowego byśmy rozpatrywali, czyli klasycznie, tak jak chciał Einstein, no to jeden wszechświat i wielki wybuch, dobrze, i to tak jest, ale już jak chcemy to zrobić kwantowo, no to mamy problem, bo ta liczba wszechświatów kreowanych musiałaby być co najmniej dwa, albo w ogóle musiałaby być dwa razy większa, tak, niż tylko znaczy ta liczba musiałaby być pomnożona przez dwa, bo procesem kwantowym typowym jest kreacja par cząstek, a więc par wszechświatów. I w związku z tym musi to być liczba parzysta. Proszę Państwa, oczywiście te wszechświaty musiałyby się mieć różne własności fizyczne, i tu na pomoc przychodzi teoria fizyki, która mówi, że własności fizyczne wszechświata zależą od tych stałych fundamentalnych, które wszechświat opisują. Ogólnie oczywiście od praw fizyki, ale stałe jakby stanowią taki poziom podstawowy tych własności fizycznych. I proszę Państwa, znamy kilka fundamentalnych. One się pojawiły też na wykładzie profesora Mielczarka.
Te trzy są istotne. To jest grawitacja, czyli stała grawitacji Newtona, prędkość światła, czyli przyczynowość i kwantowość, która jest związana ze stałą Planka. W oddziaływaniach fizycznych, fundamentalnych teorii cząstek elementarnych te stałe przekładają się na nieco inne, które są bezwymiarowymi i stałymi oddziaływań fundamentalnych. I na przykład jest taka stała struktury subtelnej, która dotyczy oddziaływania elektromagnetycznego, ale ona zawiera w sobie także prędkość światła i stałą Planka, czyli jest to taka stała powiązana, można powiedzieć. I proszę Państwa, Paul Dirac zaproponował, a właściwie doszedł do wniosku, że te stałe fizyki, takie jak stała grawitacji Newtona chociażby, mogą zmieniać się w czasie. Jak on do tego doszedł? No, proszę Państwa, z grubsza rozważał taki problem. Dlaczego oddziaływanie elektromagnetyczne jest dużo, dużo silniejsze, jak wziąć dwie cząstki, niż oddziaływanie grawitacyjne pomiędzy tymi cząstkami? A w istocie rzeczy różnica jest kolosalna. Ja tu nie napisałem dokładnie, ale jeżeli weźmiemy proton i elektron, to one ze sobą oddziałują 10 do 40, czyli jedynka z 40 zerami. No, mógłbym to wymieniać tam miliard, miliardów, miliardów i tak dalej, czego nie będę tutaj robił, chociaż jest to dosyć popularne od pojawienia się książki Stephena Hawkinga, Krótka historia czasu, ale wyobrażamy sobie taką liczbę jako jedynkę z 40 zerami. Więc to oddziaływanie elektromagnetyczne od grawitacyjnego pomiędzy protonem i elektronem jest tego rzędu wielkości większe. Więc no, to jest to pytanie. Drugie, jak weźmiemy obserwowalny wszechświat, czyli taki wszechświat, który dochodzi do promienia Hubble'a, czyli tego, co dzisiaj widzimy, co jest możliwe do zobaczenia od naszego położenia, do klasycznego promienia elektronu, to się okazuje, że otrzymujemy też wartość 10 do 40. Czyli jedynkę z 40 zerami. I dalej, jak policzymy liczbę protonów zawartą w tej sferze, w tym wszechświecie ograniczonym horyzontem, dokąd możemy zobaczyć nasz wszechświat, no to otrzymamy, proszę Państwa, tę liczbę 10 do 40 i do kwadratu, czyli 10 do 80 potęgi, czyli jedynkę z 80 zerami. Czyli no tak jakby pomnożenie tego dwa razy. No i teraz co się okazuje, że te wielkości są ze sobą powiązane, ale mają jeden parametr. Parametr, który wprowadził Edwin Hubble, który charakteryzuje rozszerzanie się wszechświata, i ten parametr zależy oczywiście od czasu. I zawiera w sobie taką charakterystyczną wielkość, która jest tak zwanym czynnikiem skali, która mówi nam, w jakiej proporcji galaktyki będą się od nas oddalały. No i proszę Państwa, skoro tak, no to Dirac doszedł do wniosku, że jeżeli te trzy wielkości, które Państwu pokazałem, wszystkie zawierają 10 do 40, no to jest albo jakiś cud, także tak się zdarzyło w danej chwili, albo mają inne przyczyny,
że one pozostają takie same, ale wraz z ewolucją wszechświata zmieniają się wartości stałych, fundamentalnych, takich jak na przykład stała grawitacji. A więc, proszę Państwa, reasumując, we wszechświecie z inną stałą grawitacji ja miałbym inne rozmiary, Państwo by mieli inne rozmiary miałaby góra, którą na przykład rysy, dlatego że inna byłaby spójność materii. Więc byłby to zapewne inny wszechświat i to daje nam ścieżkę do zastosowania właśnie koncepcji takiej pewnego innego wszechświata z innymi własnościami fizycznymi. No, ta idea nie jest obca też w teoriach unifikacji oddziaływań fundamentalnych. Zmienność intensywności oddziaływań jest tam regułą. Są wprowadzone tak zwane biegnące stałe sprzężenia. Im jesteśmy przy wyższych energiach albo mniejszej skali długości, czyli cząstki są bliżej siebie, tym to oddziaływanie zmienia swoją intensywność. I teraz, proszę Państwa, czyli mamy podstawę do tego, żeby powiedzieć, że jest inny wszechświat o innych własnościach fizycznych. No teraz, no, wobec tego zastanówmy się, jak to policzyć, tak? Jakie mogą być tu różne scenariusze? No inny scenariusz, minimum dwóch wszechświatów, to jest taki scenariusz wszechświatów membranowych, który oparty jest o pewne współczesne teorie unifikacji oddziaływań, zwane teoriami strun, a właściwie M-teorią, która jest jeszcze troszkę ogólniejszą teorią. Ja nie będę tego dokładnie w tej chwili, może tu dzisiaj wyjaśniał, ale na ten temat też są różne wypowiedzi. Ale co jest tu najważniejsze, że w tym scenariuszu musi być dwa wszechświaty, które zderzają się ze sobą w jakiejś więcej wymiarowej przestrzeni niż my żyjemy podstawowo, i wielki wybuch, to co pokazywałem Państwu przed chwilą, ta konkluzja z rozszerzania się wszechświata i z jego wysokiej temperatury i bycia taką plazmą, no to one po prostu, ten wielki wybuch jest skutkiem zderzenia się tych dwóch wszechświatów, tak zwanych membranowych. Więc teraz przejdę do koncepcji multiwszechświata. Tak zasugerowałem to na samym początku. Obiektu, który scala w sobie dopuszczalną różnorodność praw fizyki, a nawet bytów matematycznych. No, jak powiedziałem, można to powiązać z istnieniem różnych własności fizycznych i praw fizycznych. To pojęcie multiwszechświata albo multiverse zostało wprowadzone przez Williama Jamesa pod koniec XIX wieku i możemy powiedzieć, że to jest definicja praktyczna tego, to jest, że to jest po prostu zbiór wszechświatów, które mają różne własności fizyczne. I w sukurs temu właśnie stwierdzeniu idzie właśnie teoria superstrun, która daje podstawy do rozważania różnych scenariuszy ewolucji podstawowych zbiorów stałych i praw fizyki. Te stałe i prawa wybierane są w momencie,
I tu wchodzi do gry właśnie fizyka kwantowa, w której pojawia się różna możliwość różnego wyboru kwantowej próżni, i ta kwantowa próżnia będzie miała różne kwantowe własności w sensie właśnie tych praw czy stałych fizyki. I proszę Państwa, no, co z tej kwantowej próżni może się urodzić? Może się urodzić para cząstek, może być wykreowana. I te zjawiska, te zagadnienia znamy w teorii właśnie kwantowej, która jest zastosowana do teorii cząstek elementarnych. Mamy zjawiska takie jak anihilacja pary cząstek i kreacja pary cząstek. No tu widzimy, cząstka i antycząstka produkują dwa fotony i to jest anihilacja, a kreacja, foton, ma wystarczająco dużo energii, żeby stworzył parę cząstka-antycząstka. I może taka para być wykreowana. I w sensie fizyki kwantowej my możemy też wykreować parę wszechświatów. To jest to, o czym przed chwilą mówiłem. Czyli wszechświat i antywszechświat, i one będą miały no, pewne swoje własności. Proszę Państwa, no, teoria superstrun to nawet jest w stanie wyprodukować jeden Google do piątej. Jeden Google to jest tych wszechświatów. Jeden Google to jest liczba równa 10 do potęgi setnej, czyli jedynka ze 100 zerami. To słówko wymyślił matematyk, znaczy wymyślił siostrzeniec matematyka Kasnera, który matematyk zapytał go właśnie, co to, jak on chce nazwać tę liczbę, i to dziecko powiedziało Google. No i został jeden Google. Stąd się wzięła nazwa zresztą no, naszych przeglądarek Google, ponieważ ona no, operuje na tych wielkich liczbach kwantowych. No, wielkich liczbach, niekoniecznie kwantowych. Tutaj to może będzie za chwilę, może na tych liczbach kwantowych operowała. I proszę Państwa, czyli wracając, możemy mieć do czynienia z kreacją pary cząstek. Co możemy rozważyć jako kreację pary wszechświatów w kontekście właśnie tym superstrunowym? No to jest taki krajobraz superstrunowy, który pokazuje, jak dużo jest możliwości. To są takie góry, dolinki, więc zawsze dążymy do stanu minimum i to jest ten dołek. To także inne, proszę Państwa, możliwości. Max Tegmark, znakomity fizyk, w tej chwili amerykański, pochodzący z Finlandii, rozróżnił cztery poziomy tego multiwszechświata. Ja może ich dokładnie tak nie będę omawiał, ale powiem tylko, że są takie bardziej proste poziomy, jak po prostu, które mają inne stałe fizyki, o których już powiedziałem, ale są też takie poziomy bardziej skomplikowane i bardziej kwantowe, o których już wspomniane było wczoraj na wykładzie profesora Życzkowskiego, na przykład koncepcja wielu światów Everetta, gdzie właśnie na tych poziomach te wszechświaty kwantowe są jak superpozycja tych żywych i martwych kotów, czyli no w tym kwantowym bicie
że mamy stan, który profesor pokazywał wczoraj, że jest stan, dwa stany klasyczne, że objeżdżane jest drzewo z lewej strony przez narciarza i z prawej strony przez narciarza, ale ten stan kwantowy to jest taki, że narciarz objeżdża drzewo równocześnie z lewej i prawej strony, no co oczywiście klasycznie by się skończyło kolizją, ale kwantowo jest to możliwe. No i właśnie różne tu mamy takie poziomy. Z tym wiążą się też rozważania dotyczące kosmologicznych zasad antropicznych. Ja może nie wszystko będę tu dokładnie chciał omawiać, ale one z grubsza dotyczą tego, no, dlaczego nastąpiła ewolucja i pewne stałe fizyczne są wybrane w taki sposób, żeby we wszechświecie miało miejsce życie. I te zasady jakby przypisujemy też trochę do poziomów tych multiwszechświatów, które no, mówią właśnie, jakie możliwe wybory stałych fizycznych. Na przykład jest taka podstawowa informacja, no, że wszechświat musi być duży i sporo musi się tych możliwości realizować, żeby powstało nasze życie. I ta struktura, no, tych stałych fizycznych wartości muszą być określone tak, żeby no, życie, jakie widzimy, czyli my sami, żebyśmy w tym wszechświecie się pojawili. I to tutaj wyróżnia się tak zwaną słabą zasadę antropiczną, która mówi, że życie na węglu oparte powinno się pojawić. A do tego jest potrzebne, żeby wszechświat był wystarczająco stary, żeby to życie mogło się rozwinąć. Czyli ta słaba zasada antropiczna mówi, że życie mogło powstać, no i ale nie było to konieczne. Natomiast jest też wersja silna, która mówi, że życie, no wszechświat musi posiadać własności, które pozwolą na rozwinięcie się życia na pewnym jego etapie ewolucji. No i innymi słowy, te stałe fizyki muszą mieć takie wartości, żeby to życie zaistniało. No są różne interpretacje. Ja najlepiej lubię interpretację C. No, chociażby z tego punktu widzenia tematu mojego dzisiejszego wykładu, jakim ma być splątane, jakim są splątane kwantowo wszechświaty, no to jest to, że cały zespół innych wszechświatów jest konieczny, aby mógł zaistnieć nasz wszechświat. W jakimkolwiek byśmy to rozumieli, albo w klasycznym sensie jednego wszechświata Einsteina, albo w tych kwantowych wszechświatach, które tworzone są parami. No dobrze, no to teraz to, co jest najważniejsze, bo ktoś powie, że no, profesor tutaj już odleciał, tak odleciał w sensie, no, że jest jakiś równoległy wszechświat, no ale no dobrze, to czysta spekulacja. No oczywiście tu odwołam się do Karla Poppera. Metodologia badania naukowego. Chodzi o to, że jeżeli mówię o jakiejś teorii, no to powinna ona być falsyfikowalna. No to w naszym sensie fizycznym ona powinna być podlegać eksperymentalnej weryfikacji. Czyli no, czy jesteśmy w stanie zaobserwować w ogóle, że taki równoległy wszechświat, w takim sensie no, na przykład stworzenia kwantowej kreacji pary, że on w jakiś sposób może być, no, jego istnienie może być przetestowane eksperymentalnie. No właśnie. A więc spróbujmy się nad tym zastanowić, czy w ogóle coś takiego jest możliwe. Otóż, proszę Państwa, no właśnie
Wczoraj pan profesor Życzkowski mówił o kwantowym splątaniu, rzucał tu monetami, ale wyobraźmy sobie taką monetę, którą ja wezmę, ale troszeczkę inaczej do niej podejdę, do tego splątania kwantowego. Otóż wezmę tę monetę, wyjąłem ją tu z kieszeni. To jest złotówka, tak? I teraz ona jest orzeł reszka. I ja tę monetę, no nie będę podrzucał, bo to inny temat, ale ja tę monetę przepołowię inaczej, nie tu tak, przecinając ją na dwie połówki i reszka będzie przepołowiona i orzeł, tylko przepiłuję ją wzdłuż. Wzdłuż tych ząbków, które są tutaj z boku. I wtedy będę miał, proszę Państwa, z jednej strony będę miał reszkę, a z drugiej strony będę miał orła. I teraz, proszę Państwa, tę monetę mogę wziąć, włożyć w kopertę i wysłać jednemu z Państwa, uczestników tego wykładu. I Państwo odbierzecie tę monetę i na przykład zauważycie, że jest reszka. No to proszę Państwa, jeżeli ja tę monetę wsadziłem w kopertę i Państwo odebraliście, to jak zobaczycie, że jest reszka, to możecie być pewni, że ja tutaj na miejscu będę miał orła. Dlaczego? Bo ta moneta jest splątana poprzez to, że ja ją przepiłowałem i to była moneta, która wcześniej oddziaływała ze mną, tak, poprzez moje przepiłowanie oddziaływała ta część orła i reszki była w oddziaływaniu. I podobnie jest ze splątaniem kwantowym, które tutaj widać poniżej, tych spinów. Dwie cząstki, one ze sobą były splątane i w związku z tym jedna z nich ma spin do góry, jedna ma spin w dół. I teraz jeżeli jedna gdzieś, no właśnie, jedna z nich zostanie gdzieś wysłana i ktoś zmierzy, że spin jest do góry, to tak jak z tą monetą i z tym, że Państwo odbieracie reszkę i możecie być pewni, że ja na miejscu mam tutaj orła, to tak samo jest z tym spinem. Jeżeli ktoś zmierzy, że spin cząstki jest do góry, a ona jest splątana z jakąś inną cząstką, to możecie być pewni, że ta druga cząstka ma spin w dół. I to jest właśnie ten efekt, i my to mówimy, to profesor Życzkowski pisał, że to jest jakieś kwantowe oddziaływanie. Jest to oddziaływanie, które było jakby wdrukowane w ten układ, i możemy w ten sposób jakby to oddziaływanie odczytać, odzyskać w naszej informacji, którą my tu mamy. To tak powiedzmy z grubsza ten przykład z monetą nie jest kwantowy, więc on troszeczkę może być aczkolwiek poglądowy, ale on nie jest dokładnie może tym, co dzieje się. Bo wchodzi w ten kwantowy proces, wchodzi jakieś oddziaływanie, które między tymi cząsteczkami zachodzi. No tu mamy taki właśnie też rysunek, więc jeżeli były splątane dwie cząstki, to jeżeli jedynka jest czerwona, to dwójka, no jesteśmy pewni, że musi być niebieska. Jeżeli z kolei dwójka, jedynka jest niebieska, to jesteśmy pewni, że dwójka jest czerwona. Jeżeli Państwo odbierzecie ode mnie orła, a nie reszkę, no to możecie być pewni, że u mnie tutaj została reszka. No tu też właśnie jest przykład tych kwantowych splątań. I teraz, proszę Państwa,
My też tutaj w Szczecińskiej Grupie Kosmologicznej zajmowaliśmy się takim problemem, jak właśnie splątanie kwantowych wszechświatów i ich kreacja jako para, która jest splątana tak jak ten orzeł i reszka z naszej monety. I za to splątanie jest odpowiedzialne jakieś oddziaływanie, które możemy za pomocą fizycznych wzorów matematycznych, tak, wzorów opisujących fizykę przedstawić. No i tu widać, proszę Państwa, tu u góry jest klasyczna ewolucja wszechświatów. Ja tu narysowałem takie cykliczne wszechświaty, takie einsteinowskie. On wielki wybuch, rozszerza się do maksymalnej wielkości i później w teorii Einsteina on może z powrotem się skurczyć do określonej, no, znowu się zagęścić. Powstaje taka, jakby można powiedzieć, czarna dziura czy coś takiego. To się nazywa wielkie zgniecenie albo wielki kolaps. I proszę zobaczyć, na dole z kolei kreujemy dwa takie wszechświaty. I one mają zupełnie inne własności fizyczne. Podobnie tutaj, tu mamy cały cykl, nawet takie wszechświaty mogą być wykreowane w momencie maksymalnej ekspansji wszechświata klasycznego. No tu różne ciekawe badania robiliśmy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam na stronę Szczecińskiej Grupy Kosmologicznej internetową, tak jak pan profesor Mielczarek ma stronę Quantum Cosmos Lab, my mamy stronę kosmo.usz.edu.pl, na której jest właśnie napisane o naszych badaniach. I teraz, proszę państwa, jaką mamy propozycję sprawdzenia, czy istnieje równoległy wszechświat w tej koncepcji multiwszechświata? Bardzo przepraszam. No to właśnie jest to koncepcja, która eksploruje ten fakt kwantowego splątania tych wszechświatów, które zostały wykreowane no podczas właśnie tego kwantowego procesu. No to już jak Państwo dowiedzieli się z poprzednich wykładów, jest to koncepcja no, jasna w teorii informacji kwantowej. Tutaj koledzy z KCIK, czyli Krajowe Centrum Informacji Kwantowej, o którym mówił profesor Życzkowski wczoraj. Tam jest rodzina Chorodeckich, czterech, tata i troje synów, i trzech synów, którzy właśnie zajmują się informatyką kwantową, koledzy profesora Życzkowskiego. Napisali tu pracę przeglądową na ten temat do Reviews of Modern Physics, gdzie opisują te wszystkie efekty. Więc jest to zupełnie ustabilizowane zagadnienie. I teraz, proszę Państwa, jak ten efekt splątania kwantowego, ja nie omawiam szczegółów, staram się za dużo wzorów Państwu nie pokazywać, ale ten efekt splątania kwantowego w tym multiwszechświecie, czyli takich parach wszechświatów, może być obserwowalny w poszczególnych wszechświatach splątanych, czyli także w naszym wszechświecie. Wyobraźmy sobie, że jest nasz wszechświat i on jest splątany z jakimś innym, takim bliźniaczym wszechświatem, i to splątanie, ono tak naprawdę jest realizowane poprzez pojawienie się dodatkowego członu oddziaływania w równaniach
które są konsekwencją równań Einsteina w ogólnej teorii względności opisujących ewolucję wszechświata, to równanie nazywa się równaniem Friedmana. To splątanie pojawia się jako dodatkowy człon, który ma jakąś postać. Ja tutaj jego napisałem jako kwantowe splątanie. W tym nielicznym równaniu, jakie mam, H to jest parametr Hubble'a, który wiąże się z ewolucją wszechświata, właśnie z tym, że on się rozszerza, mówi jak się rozszerza. Rho to jest gęstość energii we wszechświecie, czyli tak naprawdę jej materia. A te stałe G i C, no to już Państwo też widzieli, bo to jest stała grawitacji i prędkość światła. I do tego dochodzi ten człon kwantowego splątania. I to kwantowe splątanie będzie powodowało, że ewolucja wszechświata, czyli te galaktyki, które widzimy, będą się w jakiś charakterystyczny, inny sposób oddalały niż w takim wszechświecie, który nie jest splątany kwantowo. Więc mamy tutaj doskonały test na to, żeby po prostu to zweryfikować, czy mamy bliźniaczy wszechświat równoległy. I proszę Państwa, okazuje się, że ten sygnał splątania, on może mieć swoje konsekwencje także w tym, co obserwuje się w mikrofalowym promieniowaniu tła. Ja mówiłem, to mikrofalowe promieniowanie tła to jest ten relikt, który powstał we wczesnym wszechświecie, kiedy uformowały się atomy, elektrony połączyły się z protonami, tworząc atomy, a promieniowanie elektromagnetyczne zostało wysłane, wyemitowane. No tutaj co to powoduje? Powoduje to zmianę tego spektrum. To spektrum promieniowania tła, tak naprawdę z nim jest związana pewna minimalna temperatura, bo temperatura to jest nic innego jak ruch cząsteczek. Tak, tutaj w tym pokoju mamy cząsteczki powietrza, które no nie jest tu za wysoka temperatura, jest mi lekko chłodno, a zatem te cząsteczki słabiej się poruszają. Natomiast te cząsteczki promieniowania tła to są fotony, czyli fale elektromagnetyczne. One poruszają się w sumie bardzo wolno i temperatura jest tylko 2,7 stopnia Kelwina, czyli prawie że zero bezwzględne, czyli no minus 270 stopnia Celsjusza, raczej niezbyt ciepło. Ale to kwantowe splątanie może być w tym sygnale. I co jeszcze? No co jeszcze na przykład to, że to kwantowe splątanie z jakimś naszym równoległym wszechświatem, który został wykreowany jako para, może też być jakby wdrukowane w to, jakie widzimy na niebie rozkład galaktyk. Bo ten rozkład galaktyk, no to jest jeden z parametrów właśnie teorii Einsteina zastosowanej do całego wszechświata. I to są takie efekty, tak? No to tutaj mówię też, dodatkowa temperatura splątania nawet jest tutaj powiedziana, że to promieniowanie tła będzie miało jakiś mały efekt, również który jest związany ze zmianą tej temperatury, którą ono posiada. No i proszę Państwa, czyli krótko mówiąc, jak to powiedziałem, kwantowe wszechświaty wykreowane w kwantowej teorii, no, mają taką samą cechę jak kwantowe komputery, gdzie no, ten efekt kwantowego splątania także jest wykorzystywany. Podsumowując moją prezentację,
To powiem tak, że rozumienie pojęcia słowa wszechświat ewoluowało na przestrzeni wieków, czyli no, przed Kopernikiem to Ziemia, wokół tego Słońce, gwiazdy stałe i koniec, tak? Kompletnie antropocentryczne podejście. Potem Kopernik. Rozszerzenie, no nie, to jednak Słońce jest w centrum Ziemi, może być więcej, bo mogą być inne układy słoneczne. No i potem galaktyka i inne galaktyki, no i rozszerzenie na multi wszechświat. No, co zarzucano zresztą Kopernikowi, że no po co tyle przestrzeni pustej, przecież to zupełnie jest niepotrzebne. No, okazuje się, że jednak jest potrzebne. Bo pozwala na wprowadzenie koncepcji zmiennych w czasie stałych fizyki albo no, innych wartości stałych fizyki. No i drugi element to jest właśnie to kreacja, wprowadzenie teorii kwantowej, w tym sensie, że może być kreacja par wszechświatów traktowanych jako cząstki. No i tu jest no, wsparciem tej idei jest też właśnie teoria superstrun i wybór próżni kwantowej, z której powstają różne cząstki. No i to, co jest najważniejsze, że ta koncepcja równoległego wszechświata może być testowana popperowsko, zgodnie z koncepcją, no właśnie, falsyfikowalności teorii, poprzez ten efekt, który jest bazą informatyki kwantowej, jakim jest kwantowe splątanie właśnie wszechświatów. No na tym bym zakończył. Akurat chyba zmieściłem się w czasie. Dziękuję Państwu za uwagę. Ewentualnie. Dziękuję panu profesorowi za bardzo interesujący wykład. I tutaj na czacie w Zoom pojawiło się pytanie od naszego stałego widza, profesora Janusza Gareckiego. Pozwolę sobie pytanie przeczytać. Pytanie brzmi następująco. Kwantowa teoria wymyślona do opisu mikroświata stosowana jest do opisu globalnego wszechświata. Wydaje mi się, że tak zwana kwantowa grawitacja, jeśli istnieje, być może opisuje Big Bang i jego najbliższe otoczenie, tak zwaną erę Plancka, a później obowiązuje już klasyczna grawitacja. Tak zwane wszechświaty równoległe, moim zdaniem, istnieją tylko w umysłach teoretyków. Czy pan profesor mógłby się odnieść do tego pytania? Tak, mogę się odnieść jak najbardziej. No, niestety istnieją też makroskopowe efekty kwantowe. My planujemy tutaj sesję taką na ten temat, która będzie wiodącym wykładowcą będzie profesor Klaus Kiefer z Uniwersytetu w Kolonii. I on udowodnił, że w punkcie maksymalnego rozszerzenia się wszechświata mogą być właśnie zachodzić efekty kwantowe. Zresztą ja to pokazywałem na jednym ze swoich slajdów. Już może nie będę do niego w tej chwili wracał, ale tam była taka sytuacja, gdzie kwantowe wszechświaty pojawiają się, kreacja pary następuje w maksimum rozszerzania się wszechświata, bo mówiłem, że wszechświat startuje w jednym z modeli teorii względności, dochodzi do punktu maksymalnego rozszerzania, później się może kurczyć z powrotem. Mało tego, my rozważaliśmy także w naszych pracach właśnie szczecińskiej grupy kosmologicznej ostatnimi laty właśnie entropię splątania dla wszechświata makroskopowego, który jest bliski maksymalnemu rozszerzeniu, czyli taki wszechświat duży, naprawdę duży, makroskopowy. I w tym wszechświecie entropia
splątania jest bardzo duża. Czyli krótko mówiąc, to świadczy o tym, że efekty kwantowe nie tylko występują dla mikroświata, ale występują także dla makroświata. Także ostatnio profesor Mielczarek miał doktoranta, który rozważał podobne efekty i jemu też te efekty kwantowe, makroskopowe się pojawiały. Jest też taka koncepcja wszechświata z materią fantomową, która ma wsparcie eksperymentalne, bo z marginesem pewnego wciąż w ramach limitu eksperymentalnego ta materia właśnie może być źródłem ciemnej energii. A w takim wszechświecie wręcz wszechświat staje się bardzo duży, a jednocześnie bardzo gęsty. I to jest też kolejny element. A zatem nie jest to umysł, nie zgadzam się z tym, że jest to jedynie umysł teoretyków, dlatego że możemy to falsyfikować i takie koncepcje się pojawiają. Dziękuję za odpowiedź. Mam nadzieję, że widz jest usatysfakcjonowany. Więcej pytań nie widzę, więc chciałbym tylko podsumować. Ja widzę jeszcze dwa, jeszcze tutaj jest może komentarz. Właśnie w erze Plancka pojawiły się te wszechświaty i ewoluują już niezależnie. A kto wie, może w jakiś sposób zależnie od znanego nam wszechświata. To właśnie to jest to, co chciałem przekazać, że wszechświaty, to co ja rozważa, co było rozważane, to że one powstały w erze Plancka, a właściwie może nawet przed erą Plancka. I jeden z nich to jest nasz wszechświat, a drugi jest ten splątany kwantowo. I właśnie to splątanie kwantowe testujemy za pomocą mikrofalowego promieniowania tła, czyli sygnału, które znajduje się być może w mikrofalowym promieniowaniu tła. Ten sygnał jest niewielki, niestety, nie mamy aż tak dobrej dokładności, bo nasze obliczenia pokazują, że ten sygnał jest nieduży, ale jest on jak najbardziej, powiedzmy, mierzalny. Za pomocą, że tak się wyrażę, przyszłych narzędzi, które są w stanie, przyszłych narzędzi, które obserwują astrofizyczny wszechświat, tak? Czyli obserwacji astronomicznych. Dziękuję również za ten dodatkowy komentarz. Więcej pytań nie widzę, więc chciałbym krótko podsumować dzień dzisiejszy. Więc chciałbym przypomnieć Państwu, że dzisiaj odbył się wykład specjalny profesora Mariusza Dąbrowskiego pod tytułem Równoległe wszechświaty splątane tak jak kwantowe komputery oraz o godzinie 9 odbył się pierwszy wykład specjalny profesora Jakuba Mielczarka pod tytułem Kwantowa informacja w strukturze wszechświata. Wczoraj również miał miejsce wykład profesora Karola Życzkowskiego na temat komputerów kwantowych, jak działają i w czym są lepsze od klasycznych. Chciałbym poinformować, że dzisiejsze wykłady oraz wczorajszy wykład odbył się w ramach sesji pierwszej forum dyskusyjnego pod tytułem Odkrycia naukowe bliżej społeczeństwa w ramach projektu, który uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Również chciałbym Państwa gorąco zachęcić do udziału w warsztatach dyskusyjnych, które odbędą się za tydzień, dokładnie 22 grudnia. Pierwszy warsztat będzie dotyczył kwantowy świat jako podstawa konstrukcji i działania kwantowych komputerów. Odbędzie się o godzinie 9. Drugi warsztat dyskusyjny pod tytułem Komputery kwantowe w praktyce, prawda czy fikcja, odbędzie się o godzinie 10:30. Ekspertami będą
profesor Karol Życzkowski, profesor Mariusz Dąbrowski i profesor Jakub Mielczarek. Więc gorąco zachęcam do udziału w tych warsztatach i również do śledzenia nas na kanale YouTube, oglądania naszych wykładów, subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Więc dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję.